Francisco Jankinė Šiaulių Lazdijų. Žinaitė, Glašinė, Ragnolė, Šaslano, Nė, 64 roku do Ochówka, do pracy. Glašinė Kamenskė, gdzie przybyłem, tam była tylko Glašinė mała kapliczka 4x5, Glašinė, przed którą zginęło dużo ludzi, bo tam właśnie ten był obóz. Więc i tam zacząłem swoją pracę i po 25 latach kapłaństwa również tam właśnie mogłem obchodzić jubileusz 25-lecia kapłaństwa i później też 50-lecia życia zakonnego już obchodzić. Ja w tym zawsze widziałem Paniec Boży. I tu właśnie przybyłem do Nowego Miasta teraz, gdzie zaczynałem swoje pierwsze kroki życia zakonnego w roku 1953. I najpierw pragnę podziękować najczcigodniejszemu Jego Ekscelencji Ojcu Biskupowi Pacyfikowi Dydyczowi, że mimo licznych biskupich obowiązków raczył przybyć i uświetlić moją i Jego wspólną z woli Bożej uroczystość jubileuszową 50. I szczególnie właśnie dziękuję również za obrazki jubileuszowe, za wiele, wiele okazanej przez całe nasze spotkanie od pierwszych chwil, czyli tak wiele życzliwości i wyjazdy za granicę do wyjątkowych miejsc, kiedy ojciec ekscelencja był. Jestem już myli, jako wcześniej urodzonego, więc za wygłoszone tak cudne kazanie. Dziękuję. Pragnę podziękować wszystkim ojcu i wszystkim przybyłym uczestnikom tej uroczystości. Właśnie starałem się odwdzięczyć modlitwą, obejmując wszystkich uczestniczących i ich rodziny i wszystkich, którzy i dlatego przepraszam, jeżeli pominąłem kogoś, to już niech mnie wybaczą. Był zapłat serdeczny wszystkim, a modlitwą obejmowałem i obiecuję obejmować, dopóki będę żył, a i po śmierci, jeżeli Bóg pozwoli, również właśnie pamiętać o wszystkim. Serdeczny Bóg zapłat wszystkim.
Liczę na naszego współbrata w świętym Franciszku, który będzie przewodniczył tej mszy świętej, wygłosi do nas słowo. Jeszcze niedawno w ubiegłym roku wraz ze świętej pamięci ojcem Klaudiuszem, także w tym kościele przeżywali razem jubileusz 50-lecia kapłaństwa. A dziś ojciec biskup spełnia tę piękną posługę modlitwy i złożenia ofiary eucharystycznej w intencji naszego zdrowego współbrata. Bardzo serdecznie witam wszystkich współbraci z klasztorów w Polsce, także z Białorusi, gdzie ojciec Klaudiusz pracował przez prawie 10 lat. Bardzo serdecznie, gorąco witam rodzinę zmarłego, siostry i brata, którzy też chcą modlić się tym normalnym odruchem serca, który jest tym mocniejszy, że za nim stoją więzy krwi wspólnie przeżytego i tyle wspólnie dzielonych doświadczeń. Wszystkich także kapłanów na czele z księdzem proboszczem, prałatem i wszystkich uczestników tej Eucharystii bardzo serdecznie witam. Drogi księże prowadźcie w Zborzu, jednej kolebki, zakonu wspólnoty na polskiej ziemi. Kochane siostry, świętej pamięci ojca Klaudiusza, drogi bracia, wraz z rodzinami, bliższymi, krewnymi dalszymi, czcigodne siostry zakonne, przebywające w tym mieście od dziesiątków lat, ukochani uczestnicy tej Eucharystii i tego obrzędu pogrzebowego. Patrzymy na ołtarz, nieco przysłania do trumna, kapłańska trumna, dawniej stał kapłan z tej strony, ołtarza, co dzisiaj trudno, teraz uzupełniamy się. Odprawiający stoją po drugiej stronie, ale ten, co odszedł do nieba, stoi po tej, to jeszcze bardziej ten ołtarz przybliża do wszystkich uczestników. Ale w dniu dzisiejszym nie tylko ten ołtarz absorbuje naszą uwagę, bo przecież patrzymy, a w tej namie bocznej, którą zawsze podkreśla obraz Matki Bożej, pięknie przez mój lewy wykonany, mamy żółwik. Mogło się wydawać, że jest to swego rodzaju paradoks. Jak to możliwe? Tutaj pobre, tam żółwe. Jakieś to krasy mogłyby się tak wystrzegać, gdyby nie to, że ten ołtarz i ta trumna i ten żółwek
stanowią zaskakującą jedność. To właśnie dlatego ten klimat naszego pożegnania i naszej modlitwy ma w sobie coś i z Betlejem, ale też i z Golgotą i z Wielkiego Czwartku. Łączy w sobie, bo człowiek odchodzi z tego świata. Możemy powiedzieć, przeszło pełnię człowieczeństwa. Już nic go więcej nie czeka. Skończył się czas zasługiwania, skończył się czas zarastania. Pozostaje przestrzeń duchowa na spotkanie z Bogiem i na uczestnictwo w przejściu wieczu. Patrząc na żłobę, przypominamy sobie ten moment bardzo taki ważny, a właściwie to pytanie, które pojawia się także, pojawia się przy okazji, kiedy spotykamy się z Królem i spotykamy się z kimś, kto odchodzi z tego świata. Bo pasterze, kiedy usłyszeli o tym, że narodził się mąż, pobiegli tam, aby złożyć hołd, ofiarować swoje skromne dary. Odchodząc stamtąd, dziwili się i stawiali sobie pytania, a także innym, kimże będzie to dzieci. Nieco wcześniej to samo stawiano przy narodzinach świętego Jana Chrzciciela. Kimże będzie to dzieci? Odszedł z tego świata, mając jak mamusia ponad 90 lat, będąc chrystarzem, odwiedzał różne miejscowości, spotykał się z ludźmi i miał wyczucie, odpowiadając o powołaniu. Tak samo wtedy udało mu się zaliczyć pierwszą klasę liceum, ale już w 1952 roku, kiedy trzeba było jeszcze drugą klasę zaliczyć, to seminarium, tę szkołę zamknięto, władze państwa zamknęły. Wtedy Kazimierz, korzystając z pomocy,
Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Klaudiusza. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszego brata Klaudiusza do nieba. Obecnym na tej uroczystej mszy, chociaż dla nas bardzo smutnej mszy, ponieważ odszedł nasz brat. Przez wiele lat, aż